Cześć, witajcie w kolejnej agrodniówce. Ja w Dojczu z przyczepami już jadę, zestaw spięty. O, plandekę jeszcze muszę dopiąć, bo nie dopiąłem z jednej strony. Jeszcze tu jest tylko bagno, ale wam powiem, co tam gadaliśmy. I no marzy nam się, żeby tutaj też to utwardzić. Chociaż tylko taki przejazd na ciągnik. Ile jest? 3-3,5 metra ułożyć. Ale żeby ułożyć, żeby jak się suchym wjeżdża z drogi, to żeby suchym przejechać. A tak to widzicie, tutaj kawałek tylko bagienka i już koło wszystko brudne. Powoli dojeżdżam, jestem już tutaj na obwodnicy i zaraz dolatuję, jadę na Darchen, kto to tutaj lokalny na pewno będzie wiedział. No najlepsze ceny dostałem, także jadę właśnie z tym na Darchen. Co do reszty, jęczmień, pszenży, to nie wiem, jedna powiedzmy jedno miejsce, gdzie tam myślałem, że odwiozę, odpada, bo jednak no już nie potrzebują. No i teraz trzeba szukać, gdzie cena w miarę dobra, tam wozić. Zobaczymy. Muszę podzwonić, gdzie, jak, po ile i będzie wiadomo, ale raczej wywiozę też i powiem wam, będzie spokój, bo zapowiada się, że będzie tylko jeszcze gorzej, więc czekam na swoją kolej. Dobrze, że wczoraj ceny dogadałem, bo dzisiaj, że raz z marszu bym nie wjechał, dwa, już bym też dostał niższą cenę. Także jest wesoło. Problem ze skupami się robi. Powiem wam szczerze, nie wiem, co robić, tak jak na przykład z teraz jeszcze z tym przężytem. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Czy pchać to gdzieś na siłę? Czy ogłosić, może ktoś na paszę weźmie? Nie wiem. Rzepak leci. Wysypane, odstawione, zważone, faktury wypisane, no i tak. Słuchajcie, wiem dokładnie teraz już, ile udało się wykosić rzepaku. Wtedy tylko gdybałem. I to były moje szacowania. Niektórzy powiedzieli, że przesadzone, gdy mówiłem, że tam jest 3,5 tony na pewno. 3 tony 940 kg z hektara. No prawie czwórka. Tak, i czego chcieć więcej? No ceny lepszej, no ale ciu. Sprzedane, wywiezione z głowy. I tyle, i trzeba żyć dalej. Liczyć, że ten sezon jakiś będzie łaskawszy, aczkolwiek no rewelacyjnie to się nie zaczyna. Także nie narzekam więcej, bo powiedzieć swoją opinię zaraz, no wiadomo, ktoś powie, że się ktoś z nią zgodzi, ktoś nie. Ale zaraz dodam głosy, że marudzę, więc koniec marudzenia i jadę do domu.
Jadę jeszcze wyciągnąć dwie świeciarki, bo mi goście dzwonił, czy ich wyciągnę. Także wjadę, odczepię przyczepy, wezmę linkę i wyciągnę te dwie śmieciary. I na śniadanie, bo trochę się przeciągło tu na skupie. Kolejeczka. No może kolejki nie było, ale też czekałem, zanim kosz zasypowy będzie pusty. Dwa, no kosz ten zasypowy, to tam jest też na chwilę potrzeba, żeby to zleciało, tak więc no zeszło, chwilę zeszło, nie powiem, że nie, ale już wraca. Jeden kolega wyciągnięty. No, powalczyliśmy trochę, dobrze, że tu zaorane. No jeszcze jedna. Delikatnie naciągnąć, pyk. O, śnieg tam wciąga z powrotem do bruzdy po tamtej stronie. Są, dobra. Lżej poszło jak tamto. Kurde, pierwszego nie nagrałem. Z pierwszym było trzeba więcej powalczyć. Ten to poszedł jak dzieciaczek, można powiedzieć. Ale Dojcek się nie boi. Taki grobutek. Cofam pod drzmikę, będę sypał jęczmień. Będę sypał jęczmień. Kurde, jakbym sięgnął. Jakbym sięgnął niuchem, teraz jeszcze jak przejadę, to by było git. Prądu kawałek. Przypaduje, ale ciepło. Ciepło dzisiaj już fajnie. Wczoraj było gorzej. Dobra, działa to? Działa. Luksik w tym boksie. Tutaj sobie położyłem jeszcze ten plastik i mam otworzone, także praktycznie blokuje się samo przed się. Nie muszę tutaj kontrolować, czy leci za dużo, czy za mało. To musi się i tak wszystko wysypać do zera. Przyczepa tu weszła, to i przyczepa musi teraz być. Mogę odjechać kawałek do przodu. Tak leci te auto. I tak leci. Zapierdziel dzisiaj. Także raz, że obsiądłem już wcześniej, włożę paszę. Nie mam czasu też, żeby umieszać. Ciągnik zajęty, więc przywożę prosto kukurydzę z pryzmy na koryto. Nie wiem, że czas nie sypie. Robota idzie. Jadę z jęczmieniem, tylko z jęczmieniem. Taka decyzja padła, więc wywiozę teraz sam jęczmień i na chwilę obecną koniec z wywożeniem. No i zaraz się też dowiem dokładnie, ile jęczmienia udało się ukosić. Także zaraz będzie wszystko wiadomo. Dobra, wywiozłem. Wiem wszystko. W domu się zostało w tym silosie gdzieś tam ze 100 kg.
bo tam jeszcze, żeby na pewno nam do małych cielaczków na śród wystarczyło. No ale już mniejsza, to nawet jakby nie było tego 100 kilo. Nie ma, to tylko co wywiozłem. To z hektara wychodzi 9,5 tony. No to kuźwa, źle? To jest źle? A pamiętam z filmu, jak stawiałem i tam obstawiałem, ile mogło być. Jak powiedziałem, że tam 9 jest na pewno, ponad 9, to żebyś tam miał z 8 ton w ogóle. No, kuźwa, znam swoje przyczepy. Także git, pozytywnie. Szkoda, że cena lipna. No ale było czas sprzedać żniwa. Teraz to już się nie pultej, bo nie ma żadnego. No i racja, dlatego jadę. Już wjeżdżam na podwórek.